prostu. Będę cię śledził. To jest za duże pole widzenia. Dobra, ludziska, w ogóle nie wiecie, o co chodzi. Moja siostra siedzi tutaj za mną z tyłu i obaj jesteśmy imposterami Essa. Taki fanfakt troszeczkę. Musimy sobie zrobić alibi u kogoś, zacznijmy od tego. Zosia, ty graj taktycznie, okej? Okay? Chodźmy sobie do elektryka. Ale Miki, ty wszystkich słyszysz. Tu jest dwóch, nie. Nie słyszą. Podejdźmy, zróbmy tu na szybko coś tam. Przestraszyłam cię, że ty gadasz do niej. Nie, okej, okay, emergency. To jest Felek, to zgrane. To jest Felek, dlatego że dawał się robić, a stopni i za mną. Dobra, nie mówcie wszyscy raz, Nie wszyscy naraz, po kolei. Pierwszy Maciej mówi. Pierwszy mówi Ether, bo Ether ma głośnik. No właśnie, dziękuję. To jest I'm Zaha, czyli Felek, dlatego że udawał, że robi taska, a tam nie było żadnego taska, po czym później za mną biegł, a jak zauważył, że biegnę do przycisku, wskoczył do Admiruba. Jaki kolor? Dobrze, ale teraz drugą ciekawą rzecz. To jest Miki, gdyż wszedł za mną i za Kuro do elektrowni, pewnie tak? Nie wiedział, że jesteśmy tam w dwóch. Zaczął tak? Iść do jednego taska, mimo że nie zrobił, stanął tam, gdzie Kuro robił taska, odszedł po sekundzie, task się nie ruszył, niby robił tylko taska przez teraz sekundy. Kłamiesz! Teraz kłamiesz w 100%, ponieważ to może potwierdzić Zosia, która siedzi tutaj z tyłu na kanapie i to może potwierdzić chyba nawet Kuro, że nie odeszłem od tego taska. Stałem cały czas przy tym tasku. Współpracować. Ja wszedłem do elektryka, szedłem od kafeterii, poszedłem przez stronę Medbaya, od strony Medbaya szedłem w dół do reaktora. Później no, przeszedłem... Przegłosujcie na Felka! Dobra, Felek. Później poszedłem od razu do tam na dół mapy i sobie przeszedłem przez... nie pamiętam, jak to się nazywa, ale przeszedłem sobie... Nie możemy zabić kasztana. Nie ma się co denerwować. Musimy sobie robić alibi. Zróbmy sobie alibi u Ethera. Nie, muszę po prostu mieć alibi u Ethera. To sobie kogoś tam zabij po drodze, tylko żeby cię nie wyrzucili. Nie słyszą mnie, bo się wyciszyły. Muszę mieć alibi gotowe u Ethera, tak jak w poprzednim odcinku. Muszę odczekać kilka sekund. No to dobrze, ale nie teraz, ale później pewnie jak będziesz sama z kimś, okej? Okay? No. Chodźmy sobie do admina. Ale nie na kamerach. Mhm. Nie, chodź ze mną, Zosia. Chodź w dół. Bo my jako impostorzy więcej widzimy, musimy zabić gdzieś dwie osoby, pamiętaj, okej? Okay? Tylko tak, żeby nie zabić na kamerach, pamiętaj. Może tutaj? Nie, dobra, w sterowni nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Może w kafeterii ktoś będzie. Musimy zrobić gdzieś dubla, ale tak, żeby nie zabić Ethera, bo Ethera mam wyrobione alibi. Pamiętaj, nie zabijaj Ethera, okej? Okay? Bo u Ethera mam wyrobione alibi, Ether tak jakby nie uwierzy, jak coś, że jest tym impostorem. I stanie jak coś po naszej stronie. Okej, okay, Venus! Musisz kogoś zabić. Musisz kogoś zabić, pamiętaj, trzymaj! Vlogi, chodź do Vlogiego, idź do Vlogiego, Zosia, do góry! I zabij! Dobrze, fest! Brawo! O, oh, fuck! Gdzie? Dobra, ludziska, znaleźliśmy... Chciałem powiedzieć, że to jest Venus! Właśnie, nie, to nie jest Venus, ponieważ... Jeśli myślicie, że to ja, to od razu wam mówię, to nie ja! Szedłem cisza! Szedłem sobie z Zosią w górę reaktora od podajże, nie od elektryka. Nie, gdzieś tam załóżliśmy w górę reaktora z Zosią. Później przeszliśmy przez, zobaczyliśmy ciało Venousa. Chcieliśmy zobaczyć, czy to idzie od tej strony. Poszliśmy w stronę Medbaya i zobaczyliśmy Matiego. A ciało Venousa było w górnym reaktorze. Znaczy nie, czekaj, w górnym reaktorze, tylko przy tym przejściu, jak się idzie do reaktora pomiędzy kafeterią a reaktorem. I tam było ciało. I co? Obstawiasz mnie, tak? Nie obstawiam ciebie, tylko mówię, że byłeś w przyciele. Ktoś mógł zwentować, w razie czego, bo tam jest went. Ja tylko mówię, że byłeś w okolicy ciała. To nie jest Kuro, to nie jest Ether, to nie jest Ether, ja. Jest czysty, Ether jest na 100% czysty. Ja mówię, to nie podejrzane ja. Osoby według mnie. Tak? Ja szedłem z kafeterii. Znaczy podejrzane, wiem, że dwie osoby są czyste, więc trzy osoby nie są czyste, przynajmniej dla mnie. Wiem, że tak. Mati, bo nie widziałem go, Miki nie widziałem go i Zosi też nie widziałem. Ja szedłem z kafeterii. I zobaczyłem Mikiego, jak szedł przy tym górnym reaktorze. Właśnie tutaj znalazłem ciało, tylko zobaczyłem ciebie. A Miko, a ja mam jedno pytanie. Jakie ty w ogóle taski zrobiłeś? Bo ja tylko jak ciebie widzę, to cały czas łazisz z punktu do punktu, z punktu do punktu. Nawet jak byłeś w adminie, gdzie jest kilka tasków, to tylko poszłeś na kamery zobaczyć, gdzie ktoś jest i poszłeś dalej. Bo miałem już zrobione taski w adminie. A ty jakie zrobiłeś taski? W taski... Wymień dwa. Co? Wymień dwa taski. W adminie zrobiłem kabelki przy wejściu, ale to jeszcze wcześniej i zrobiłem kartę, ale to już przy praktycznie początku. Dobra, zaraz wracasz. Zrobiłem kabelki i kartę. A ostatnie jakie robiłeś?
Ostatnio byłem przy reaktorze, robiłem Simon Movie. Co? Dobra, to nie wierzę, że on tak szybko ale zrobił. Ale ty mi nie poszedł, jak to przyjmuje Simon Movie? Pierwszy zrobiłeś zadanie? Ja wywaliłbym Mikiego, a potem nie, najwyżej. Słuchaj, stary, szedłem do reaktora, od dołu, tak jak mówiłem, z Dośką, zatrzymałem się przy Simon Movie, robiłem Simon Movie, wszedłem od Simon Movie i... Simon Movie w środku reaktora. Ale Ether, miałem tyle szans, żeby cię zabić. Dwa razy z tobą latałem, raz byliśmy w okolicach admina z tobą i raz byłem w górze kafeterii przecież z tobą, tyle miałem szans. Zobacz jak orzech się rzuca do każdego w tej rundzie, poza tym widzieliśmy... No, orzech jest czysty, cały czas lata z impostorem, więc jakby coś, to bym mógł go zajebać. Słuchaj, już. Słuchaj, nie wkopałbym Matiego, no, gdyby... No to byłem sam z orzechem i też mnie nie zajebał. Nie próbowałbym wkopać Matiego, mógł wyrabiać sobie alibi, tak samo jak ja bym mógł sobie wyrabiać alibi. Ale alibi. To może potwierdzić Kuro, że ja robiłem taski, bo nawet patrzył, że robię taski. Zrobiłem chyba 7 tasków. Słuchaj, ja się wytłumaczyłem, to powiedz mi, ty się... No ale dwa na punkty, kaberki i tak dalej. Cicho. W takim razie niech Mati się wytłumaczy, ponieważ Mati był przy ciebie. No Mati teraz siedzi cicho, przez cały czas tylko powiedział, aha, czyli mnie podejrzewacie. Niech Mati się wytłumaczy, Mati, co robił. To powiedz ty taski swoje. Najpierw byłem w adminie, robiłem kartę. Później poszedłem do elektrowni zrobić te trzy kółeczka jakieś, nie wiem jak to się nazywa, później kabelki i szedłem do reaktora robić tam dalej taski. Miałem porozrzucane taski wszędzie. Mati, ale... Dzięki. Mati, ale kiedy robiłeś reaktor? Zacznijmy od tego. No właśnie nie robiłem reaktora, szedłem dopiero do reaktora. Okej, okay, a przez kiedy robiłeś elektryka? Elektryka? Przed tak. Iściem do reaktora. A kiedy, w sensie, że kiedy... Czyli teraz robię się elektryka, i, tak? I ten jeszcze z tego do tableta i musiałem upload zrobić. Aha. I zrobiłem upload i dopiero poszedłem przez kafeterię do reaktora. I ale tam Mateusz, cię spotkałem dopiero. Mati, ale kiedy byłeś w elektryku? Teraz przed zgłoszeniem ciała, czy kiedy? Co? Kiedy byłeś w elektryku? W sensie, że teraz pod koniec rundy, czy kiedy indziej? Kiedy indziej. Okej, czyli mniej więcej kiedy? W poprzedniej rundzie, w tej rundzie? Jak w tej rundzie, to na pewno tam nie byłeś. No jak nie byłem w elektryku? Byliśmy z Dośką. Ja tam byliśmy byłem z Dośką sam. W dolnej części mapy po większość rundy i cię nie było w elektryku. Zosia, był Mati w elektryku? Chodź tu, Zosia. Był Mati w elektryku? Zaraz się okaże, że to Miki z Dośką, kurwa. Kurde, chyba musiałem być w elektryku, aby zrobić później upload u admina. W sensie, że dobra, ale kiedy byłeś w elektryku? W sensie, że jeśli w tej rundzie byłeś w elektryku, to na pewno ci tam nie było. Byłem. Nie, bo tak się kończy. Powiem tak, ja bym dla litera Mikołaja. No i czas. Za dużo szczegółów. Ja oddaję mój tak, za dużo szczegółów, zgadzam się z tobą. Za dużo szczegółów. Chodź jeszcze szybko, musimy zabić dwie osoby w reaktorze. Dawaj. Chodź do reaktora. 12 sekund. Muszę poczekać. Fuck! Tak, dwie osoby są. Zabij, szybko. Bi, Zosia. No chodź. Zabiłam się. Mówiłem, ładnie. Że to Miki i Zośka wiedziałem. Ładnie. Ugrany, dobra, mówiłem, ale na harcie. Ale mnie Zośka uratowała, że zagłosowała na Matiego w tamtej rundzie. Winny, ale okazało się jednak, że jest winny. Ale czemu nie zagłosowaliście na Mikołaja? Mówiłem, że to Mikołaj 5 razy. Ja całą rundę przyszedłem na Matiego. A zdechłem już wtedy. Ja sobie robię licznik i teraz byłem w tym początku. Poczekaj, teraz zacznę. Dobra, robię diagnostykę, mi pierdolę jeden. Dobra, trzymajmy się Hani, może ona jest niewidna. Dobra, rundy 20 czy ile? Czy 30? Teraz to jest troszkę ryzykowne, ale... No to? Dobra. No, ile razy podrzucam impostorem? Jest Zośka, okej. Okay. 0. Tak, z 50 od razu, co nie? Gadam, światło. Chodźmy do Alekra, włącz światło. Dobra. Hania chyba jest niewinna, na to wygląda. Zróbmy szybko ten panel tutaj, 0, 2, ok.
Oj, uciekło mi. Zostałeś psami? Nie, dobra, już szybałem. Tu jest zadanie? Chyba jest tu zadanie do zrobienia. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, że załaduje się Total Task. Okej. Okay. Panie, kto to woła? Siemanko. Ja! Chcę kogoś randomowo kliknąć. Co tam, Felek? Chcę kogoś randomowo kliknąć. Aha. Ale masz taka kierunek podstawy? Tak, wiem, że to nie wasze i ja. Dobra, coś jeszcze? No Zosia stała przy komputerze, z tego co widziałem. Dobra, tak, okay. Tak. W razie wiem, że Hania jest niewinna, El jest niewinna. To teraz pytanie, Kasztan, co robiłeś? Weszłem do reaktora, zrobiłem to, co trzeba przewrócić do góry i poszłem do Zosi, Zosia mnie widziała. Dobra, Kokoszka, co robiłaś? Dobra, Kokoszka. Kokoszka, co robiłaś, Ptanko? Halo? No to koszko, no to do tego dania. Felek teraz nic nie powiedział, że jest impostorem. Halo, to jest podejrzane. Felek. No dawaj, weź już mnie. Ile razy światło było włączone? Było. Raz. W sumie dobre było, myślę. To jest Felek, no. Ja zagłosowałam, że nie wiem. Aha. Nie wiem, jak światło włączone, no to oczywiście. Poszłam do toalety. Aha, nieważne. Poszłam do toalety. Dobra, Amzacha, to jest Amzacha. Włączono to ja proste, że ja. Ja dałem na kokoszkę już, wybaczcie. Felek, a dobra. Ale kurde, double. Felek bez żadnego powodu chciał użyć kokoszkę, zauważcie. Ja jestem impostorem, masz rację. Zagłosuję sam na siebie nawet. Ja tutaj jest to zadanie, dobra. Nie rozumiem tego. To jest zrobione, czy to nie jest zrobione, że tak się świeci? Nie, muszą być dwa naraz zrobione i masz czas po prostu, które muszą być dwa naraz zrobione. O co chodzi w tym zadaniu? A jak ktoś mi powie, o co chodzi w tym zadaniu na końcach? Jezu, dobra, coś mi nie przeszkadza. No kliknijcie mnie buszkiem szampanatem. Dobra. Miki, coś nie tak się szybko zgodził. Tak, na szybko się iść myć i dlatego dobra, nie podejrzewać mnie, bo nie. Okej. Okay. No siak, kliknij mnie. Głosuj na Felka. Co? Głosuj na Felka. Niebieski. Ciemny? No. Felek we tre. Kokoszka nie. No sam chciał, ej, ale... Ej, się śmiałem, to Felek! Felek was the impostor. Ja to bym odpalił cheaty, bo chcę się odegrać. Dobra, skoro to nie był Felek... Ktoś tu wszedł? Ktoś tu wszedł do Venta! I nie mam... Okej, dobra, to było śmieszne. Hania, gdzie byłaś? To nie ja. Gdzie byłaś? Dobra, zostawcie ją. Cisza, gdzie byłaś? No. Nie powiem ci dokładnie, ale to nie jestem dobra, ja. Dobra, sytuacja była ja taka. Czułem, że to nie jestem ja. Weszłem do Weaponsów, tam gdzie się strzela. Nie było nikogo, patrzcie, widziałem, że ktoś wchodzi do Weaponsów, bo zamknęły się drzwi, nikogo nie było. Wyszedłem z tych Weaponsów, nagle drzwi się otwierały i wychodzi z nich Hania. Ale to nie ja. To jest a która to Hania, Kokoszka okay. Czy L? L. Czyli ogólnie crewmate może wentować, nie? Nie może w ogóle. Chyba, że masz cheaty, jako Olek. Czekajcie, bo Dominice Discord nie działa. Jeśli na mnie zagłosujecie, to będzie błąd.
Dobra, bo wygramy grę. Dobra, Aminy, zagłosujmy na Kasztana. Zagłosujmy na Kasztana, zobaczmy. Ja jestem na tym, żeby zagłosować na Mikiego, bo chciałbym walić Orka i chciałbym walić teraz ciebie. Miki, 100%. Jak nie Miki, to mnie. Miki wygrał, GG. A ty byłeś Kasztan. A ty ci... God damn. Dobra, to nie wiem, Kasztan to jest Hania, ale dla Beki zagłosowali się na Kasztana. Nie. Co, to był Kasztan? Ale nie mówiłam, że to nie ja. Dobra, Hania, gdzie ty byłaś w takim razie? Bo ja weszłem do tych chujponsów i cię tam nie było. Boże, dobra, byłam na dole mapy i byłam sama. Właściwie też byłem na dole mapy i cię nie widziałem. Nie wiem, ktoś koło mnie przechodził, ale ja nie widziałam, kto to był. Da fuck, ja cię nie widziałem w ogóle, jaki cudem. No, idźmy za Eterem, mam nadzieję, że... Bo będę się, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, Eter jest zawsze niewinny. Aha, okej, dobra. Podejdźmy. Zostałem sam, więc zaraz mogę znowu zginąć. Zawsze, to jest taka tradycja, że jak ginę, zawsze pierwszy. Ale musimy, nie możemy iść, nie możemy chodzić tak samo, naprawdę ryzykujemy. Cicho, bo właśnie pan ktoś włączył. Okej. Tutaj jak sytuacja, Venos. Mati robi taski. Okej. Trzymajmy się Etera, jak coś. Może, zaufajmy Eterowi, może Eter jest niewinny. Dobrze, tym razem zaufam Eterowi. Chodź, Eter na security. Teraz wracam. Dobra. No, okej, ciało znalezione przeze mnie i Etera w... na górę od Rakta. Miki jest okropne, została zabita. Venous, mam pytanie, to ty. Bo byłeś z nią sam na sam. To nie ja, niestety. Był tam w pobliżu Venous, czy nie było? Ej, mogę jedną rzecz powiedzieć? Tak. Eter to nie ja, wiem, że światło wgasło, ale to nie ja. Ale nie wiem, bo ty robisz taska, a mogłeś udawać, że robisz taska i włączasz światło. Eter był już podany, tak, pamiętam, od admin roomu cały... Nie, Eter był ze mną od elektryka i cały czas ze mną, to nie mógł być Eter. Więc sytuacja jest taka, Venus, masz swoje wytłumaczenie, jeśli Venus, ty byłeś z kokoszką, to gdzie w takim razie... No bo ja ich minąłem i tam była kokoszka i była Matyzną. Dobra. Venus, co robiłeś? Gdzie prawda, byłeś niebieski. Poszedłeś z nią na górę do Upper Engina. Tak? Co robiłeś? Venus, nie mówimy, że to ty, od razu, tylko co robiłeś? Łaziłem sobie po statku. Nie, nie tyle? Było chwilowo. Nie, jakieś taski. Łaziłem po statku. Szukałem misji, nie misji kurwa. Ale ty masz na mapie misję. Ale Venus ma zaznaczone na mapie. Szukałeś ofiary! Przyznaj się! Co? W życiu. Mówisz, szukałem, szukałeś ofiary i znalazłeś, więc już nie szukasz. Nie ofiarę! Venus, jakie taski robisz, jeśli jakikolwiek robiłeś? Żadnych tasków kuźwa nie robiłem, mówiłem. Dlaczego nie robiłeś tasków? Szukałem tasków kuźwa. Venus, dlaczego z zimną krwią zabiłeś kokoszkę? Nie robiłem kokoszki, zobaczcie kuźwa. Po mojemu to może być Eter i Miki, to może być. Nie, to nie jest, też... ja mówię Etera, co rozkliwiłeś, jeszcze Zośka z nami była. Tak, to prawda, Miki by mnie zamknął już na security roomie dawno temu. Była z nami... Była jeszcze z nami Zośka na Upper Engine później. Słuchajcie, Venus, Venus jeszcze raz. Czemu z zimną krwią zabiłeś kokoszkę? Nie zabiłem jej, mówię. A kogo zabiłeś? Jaki masz dowód na to, że nie zabiłeś? Bo nie widziałem się z nią. Ale Wolfik mówi, że z nią szedłeś. Ktoś jeszcze ich widział? Minąłeś ją obok reaktora pomiędzy kamerami. No to czyli tam, gdzie zostało na ciało. Nie, ty byłeś z tyłu. I poszliście razem do Apeka. Dobra, skipnijmy. Pomińmy na razie, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Venus, rób taski. Wtedy powiesz na samej rundzie, jakie taski robiłeś. Ej, czemu na mnie? Zosia krzyczy Miki, to jesteś ty! Co to? Nie, to nie Miki! Mówię głosy! Dobra, koniec. Ty głosy chyba. Wow, nie wiem, Zosia, to ona prawie ostatnią grę grała. No. Dobra, Eter, trzymaj się mnie. Thank you.
Zośka, Zośka, ty się też nastrzymaj. Jest Venus, który jest impostorem, moim zdaniem. Dobra, ty i z Venusem. Dobrze, ja za nim pójdę. Jeśli zginiesz, to ty i Venus. To Venus. Idź tam, gdzie ja szłam! Szybko! Dobra, słuchajcie, to jest Venus, który stuheadował w 100%, bo byłem z Łukaszem. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że byliśmy we czwórkę, rozdzieliliśmy się, byłem ja, Venus, Ether i Zośka na komunikacji, pomiędzy komunikacją a szczytcami. Nie, cisza, się teraz mnie nie przerywać. Venus, zimną krwią zabiłeś kokoszkę i teraz zabiłeś Zośkę. Sytuacja jest taka, że rozdzieliliśmy się, Zostałeś z Zośką, ja zostałem z Etherem na komunikacji, bo on miał taska do zrobienia, ja zostałem z Etherem, bo wiedziałem, że on jest clear. Ty poszedłeś z Zośką i nagle znajdujemy w miejscu, gdzie ty się rozdzieliłeś z nami i poszedłeś z Zośką. Nie mów, ty nie żyjesz. W miejscu, gdzie się rozdzieliłeś... Dobra, cisza. Mogę coś powiedzieć? No. Kto głosuje na Mikiego? Ja. Nie, słuchajcie, no to, kurde, ludzie już to zrobili. Eter, nie bądźcie tu hedami, słuchajcie, rozdzieliliśmy się z Venusem i Zośką. No, Venus poszedł z Zośką i jakim cudem w miejscu, gdzie się rozdzieliliśmy z Venusem, zostaje znalezione ciało Zośki. To znaczy ja poszłam z... Nie, ty nie żyjesz, nie mów nic. Jak wy możecie być takimi tu hedami, no ludzie? Ej, mi się nie podoba pierwsza rzecz, że pierwszy raz Miki ucisza Zośkę. Zosia nie żyje, dlatego mówi, żeby cię uciszyła. Hubert, nie bądź tu hedem. Byliśmy z Eterem, to potwierdzi Eter. Była Zośka, która teraz odzywała się, bo nie go rozdzielić. No prawda, no kurwa. No Miki, ludzie, no... Weź pozytywum, spokojnie, wycisz się. Regulamin sprawdźcie. Nie chcesz grać? Bo... no... no tak nie za bardzo. Nie, bo inaczej jak wszyscy mówicie na Instagram, inaczej się przed was przedrzeć niż krzykiem. No ludzie, halu. Nie, ty masz regulamin, halo. Ja mówię spokojnie. W czasie gry. Zobacz mnie na czat. Orzech, a może to Imzacha, a może Ether, może... Słuchajcie, nie bądźcie trochę dami, błagam, bo iść teraz... Był cały czas non-stop! Był cały czas Ether ze mną. Ale i byliśmy ja tak z Venusem i Zośką. Nie być wy, a Zośka wam po prostu przeszkadzała i ją zabiliście. Nie, Hubert. To już był podejrzany. Hubert! Byliśmy z Zośką i Venusem i Etherem. Rozdzielam się z Venusem i Etherem, zostaję z Etherem. Idziemy w górę, gdzie został Venus, tam do górnej części mapy i tam znajdujemy ciało Zośki. A kto waszą część może potwierdzić? Kto z was widział? Ether mnie widział, ja widziałem Ethera i potwierdzam Ethera. To są małe fakty. Przepraszam tego, na którego zagłosowałem, ale no niestety... Dobra. Jezus, na siebie zagłosowałem. Nieważne, nie ma słów. Byłem pewny, szczerze mówiąc, że mnie wywalili. Nie wiem, czy wydawało mi się, że mnie wyrzucili, ale dobra, no może być. Gdzie jest Ether? Bo zgubiłem Ethera. Ja byłem pewny, że już mnie wyrzucili. Okej, impostor też ma... Dobra, gdzie jesteście? Felek... Dobra, jesteście. Chodźcie, szybko robimy reaktor. Idę zreportować, Felka. Hello wszystkim. To jest Felek. Który to Felek? Szary. Nie mam nic do powiedzenia, to jest Felek. Czarny, no czarny. Sytuacja była taka, że przyszła Zośka, która nagle nie żyje, nie wiem czemu. Bo Zośka już wcześniej żyła, to ktoś przyszedł. Albo to był Mati, na pewno przyszedł Ether. Gdzie? I sytuacja była taka, że przyszedł Ether do reaktora, kiedy reaktor był włączony i miał wybuchnąć. I stał Felek, który nie robił tego reaktora, po prostu stał. Po prostu to był mega taki typowy dla impostora movement, ponieważ Felek stał przy wejściu do reaktora. I dopiero jak my weszliśmy, poszedł robić ten reaktor. I tak jakby podszedł, niby chciał go robić, niby nie chciał go robić. I ostatecznie, kiedy ja dopiero podeszłem do reaktora, to podszedł i zaczął go robić. Więc to jest moim zdaniem dziwne. I od razu później poleciałem zgłosić, że to Felek. Od razu później. Nie, moim zdaniem to jest podejrzane, ale nie mówię od razu, że to jest Felek. No to ty tyle informacji zapamiętujesz, że masakra. Jestem pod wrażeniem. Bo dobrze, gra w Among Us. No nie wiem kogo. Ja nie wiem kogo.
Wywalicie Olka, gra będzie skończona, po Majemu to jest duet Etera i Mikiego. Nie, to nie jest duet Etera i Mikiego. Może już. Duet Mikiego i Orzecha. Ja byłem to też zmarł. W tej rundzie to Eter, bo już cały jeden, kto może potwierdzić, to Eter. Bo cały czas Eterem się... Kurde, no, nie wiem. No, ja głosowałem na to, co mi odpowiada serce. Nie. Ostatnio to był trawny traw, bo ostatnio to był vlogi. Nie wiem. Ja skipuję. Eter, a nie robię dzisiaj jeszcze nie to byłem. To jest Felek, mówię wam ludzie, to jest Felek, nie robił reaktora. Po mojemu to jest mykki zdanie. Czyli w takim razie powiedzcie mi, po co miałbym wkopować Venousa będąc impostorem? Po co mielibyśmy wkopać impostora? A ufanie? Człowieku, to jest taktyka, wyrzucasz go, masz mniej osób do zabicia. Żeby oni się nie kłócili. Wyrzucasz go, masz mniej osób do zabicia. Aha. I jesteś bliżej wygrany. Ale Venus był impostorem, tak to by już dawno było robione double kill, zauważcie. Nie wiem, tak. No kurwa, ja się wkurwię. Aha, no dobra, to no bo nie miałem na kogo głosować, ja wiedziałem, że nikt na ciebie nie zagłosował, to no. To był Eter! Nie udało ci się, Eter! Musiałem, kusiło mnie! Oj, Eter, to kusiło! Ale ej, jeszcze raz, co tu się właśnie stało, Eter, jak? Ale Eter, wiecie, czy ty mogłeś wygrać? Powiedzieć, że mam ostatnie zadanie w reaktorze od... Chciałem wszystko po to, żeby Miki popierał mnie cały czas, że nie jestem. Ja pierdziele! A to nie był Miki? No, nie, to nie byłem ja! To był Venom! Bo mają to był duet Etera i Mikiego. Nie, właśnie, to nie byłem ja! To Eter... To ja i Venom! To był Eter i Venom!